Przez wiele lat sam uczyłem o celach. I zrozumiałem, że to, czego się nauczyłem od innych i czego dalej uczę, wymaga pewnych uzupełnień. Odezwała się do mnie moja ukochana Edytka. Ukochana Edytka, ponieważ z Edytką łączy się bardzo wiele historii, i ukochana Edytka mówi do mnie, że ona chciałaby schudnąć. Ukochana Edytka ma nadwagę. Od wielu lat ma nadwagę i ma ogromną, oprócz tej nadwagi, niechęć do jedzenia niewysoko przetworzonego jedzenia. Czyli żadnych warzywek nie lubi, bo jej szkodzą. Żadnych owoców nie akceptuje, no bo jej kiszki nie pracują. A poza tym Edytka doszła do wniosku, że ona wcale nie jest otyła, tylko ma nadwagę. Ponieważ to, że przekroczyła granicę otyłości, to po herbacie. Jak nie wypije herbaty, to jest na granicy otyłości. Oczywiście w jej mniemaniu. I Edytka od lat kilkunastu stara się schudnąć. I stawia sobie, teraz sobie Edytka postawia za cel, schudnąć 8 kg. To jest dokładnie to, co miała 8 lat temu. Czyli tę nadwagę, tylko że o 8 kg niższą. Zapytałem się Edytki, jaka jest jej prawidłowa waga. Wyznała, że jej prawidłowa waga to byłoby tak minus 28 kg. A zapytałem się Edytki, kiedy ostatnio ważyła te minus 28 kg. I Edytka wyznała szczerze, że nigdy. I tu powiem wam, zrozumiałem Edytkę bardzo dobrze. Ponieważ ja przez wiele, wiele lat chciałem schudnąć kilka kilogramów, tak 8, jak Edytka. I dopiero jak schudłem 28, zrozumiałem, że już nie wrócę do starej wagi. To znaczy, przykład z Edytką uświadomił mi, że nauczając o celach, jeżeli stawiamy sobie cel osiągalny, w bardzo prosty sposób osiągalny, to my go bardzo prosto osiągniemy i bardzo szybko wrócimy do sytuacji, jaka jest w momencie, kiedy podejmujemy taką decyzję, żeby naprawdę zmienić coś w swoim życiu, żeby osiągnąć cel, który daje nam szansę zmiany, daje nam szansę na szczęście, daje nam szansę na poczucie własnej wartości, to należy przejść przez taką górkę, gdzie na szczycie stoi nasza podświadomość i mówi: ok, trochę sobie pospacerowałeś, a teraz wracaj razem z efektem jojo. I kochani, nasz mózg to jest bardzo radosny stwór. On nie pozwoli, żebyśmy podejmowali zbyt ryzykowne przedsięwzięcia, takie jak chociażby schudnięcie. Bo nasz mózg bardzo nie lubi się przeprogramowywać. I dlatego, kochani, jeżeli naprawdę chcesz zmienić coś w swoim życiu, to niech twoje
postanowienie będzie się wiązało z zupełną zmianą twojego nastawienia do życia. Bo inaczej to będziesz z siebie robić błazna i to wielokrotnie.